Co zrobić, kiedy nie chcą Cię już przyjmować na warsztaty? Gosia Sulewska, mój dzisiejszy gość, widocznie jest zbyt dobry na to, no i już po prostu jej nie przyjmują. Według Gosi trzeba zrobić porządnie podstawę, aby móc dalej działać. Miała też przygodę w swojej karierze, kiedy ktoś chciał, żeby przesadziła mocno z Photoshopem, na co odpowiada, że jest fotografem, a nie grafikiem. No i na końcu podsumowaliśmy sobie sztuczną inteligencję i powiedzieliśmy takie optymistyczne słowa, że przecież mamy świetną technologię, ale i tak dzisiaj sięgamy po analogii. No i o tym będzie w dzisiejszym odcinku, a tak naprawdę będzie dużo, dużo więcej. Będzie też tutaj dużo śmiechu. Bardzo dużo pozytywnych emocji, więc serdecznie Was do tej rozmowy zapraszam. Poza tym, co tam w podcaście? No słuchajcie, stawiam tą stronę fotograficznie-rzecz-biorąc.com już niedługo, bo już tak dopinam ostatnie rzeczy, tak potrzebuję jeszcze chwilki, żeby to jakoś tam wyglądało i też było. Co tam się będzie działo? No będzie blog, będą fajne treści, będzie oczywiście podcast, będą też produkty, ale to zobaczę na razie jakie, bo pierwszym, czym chcę do Was wyjść, to jest kurs fotografii ślubnej, nad którym ostro zaczynam pracę. Nawet, słuchajcie, pomalowałem sobie ścianę w pokoju, na którym będę ten kurs nagrywał. No i to generalnie będzie przekobyła, ale to Was będę wszystko informował. Wszystko będziecie wiedzieć, jeżeli będziecie śledzić na bieżąco. Raz, słuchać podcastu, a dwa, możecie wpadać do mnie na Instagrama Szymon Kasalik. No i zapraszam też do grupy Fotograficznie Rzecz Biorąc na Facebooku i zapraszam do tego, żeby oceniać podcast. Możecie to zrobić w aplikacji na Spotify, obserwować, subskrybować na YouTube, jeżeli lubicie słuchać tam. A jeżeli doceniacie też moją pracę, możecie postawić mi kawę w opisie tego odcinka. Macie link, gdzie taką kawę wybieracie sobie jaką. Taką możecie postawić, za co jestem serdecznie wdzięczny. Zawsze jest to mega motywujące, że ktoś tą moją pracę docenia. Więc chwilę cierpliwości jeszcze. Strona ruszy za niedługo. Kurs ruszy końcem kwietnia. Taki mam ambitny plan, jeżeli nic mi nie przeszkodzi. A teraz rusza dla Was kolejny odcinek z Gosią Sulewską. Mam nadzieję, że jak zwykle inspirujący w Waszej pracy. Podzielcie się oczywiście komentarzami, czy było fajnie. Zapraszam serdecznie do słuchania pozytywnej rozmowy. Bardzo dawno nie było w podcaście rozmowy o fotografii portretowej, aż sobie zerknąłem i to było hen odcinków do tyłu, więc postanowiłem to dzisiaj nadrobić i nadrobię sobie to z Gosią Sulewską, Czarnecką. Dzień dobry, cześć Gosia, fajnie, że się zgodziłaś porozmawiać. Udało nam się mimo Twoich wszystkich chorób, przekładań i... Cześć Szymonie, nie będę nic mówić, kto najpierw przełożył to nagranie. A, ojej. Tak niechcący. O kurczę. Aha, tak, dokładnie. Wyszedł teraz, wyjawiłaś na wierzch mój profesjonalizm. Faktycznie było tak, przyznam się z ręką na sercu, bo pewnie będą ciekawscy słuchacze, że ja sobie zapomniałem. Fakt faktem, bo jak ja nie wpiszę czegoś do kalendarza, nie mam tego potwierdzonego, to uznaję, że to jakby się nie wydarzy. Więc u mnie trzeba tak. Więc faktycznie było z mojej winy, ale już jesteśmy, także możemy rozmawiać na szczęście. Ja sobie przeczytałem, że twoja przygoda z fotografią zaczęła się od liceum plastycznego. I ty do dzisiaj się starasz łączyć fotografię z malarstwem, ale dlaczego akurat fotografia dziecięca? Bo na przykład lubię pytać o takie rzeczy, ponieważ dla mnie jest to totalna abstrakcja, praca z dziećmi. Tak, więc ja też jestem w sumie troszeczkę zaskoczona, że pracuję z dziećmi. Nie planowałam tego. Myślę, że jak większość kobiet, po prostu to się rodzi z przyjściem dziecka na świat. I to zauroczenie tak naprawdę przyszło w momencie, kiedy urodziłam pierwsze dziecko. A dlaczego dzieci? Nie mam pojęcia. No najpierw to wynikało z tego, że starałam się utrwalić te pierwsze momenty córeczki, a za to później postanowiłam za namową wielu przyjaciół spróbować otworzyć własną firmę. Jednak to był troszeczkę dłuższy etap i pracowałam też z wiarą nad sobą, bo jednak nie oszukujmy się, branża fotografów myślę, że jest ogólnie pełna
Jest wielu świetnych artystów, fotografów, więc bałam się, że po prostu będzie ciężko. A było faktycznie ciężko, czy to tylko wyobrażenia były? Ogólnie było ciężko, bo oczywiście postanowiłam zająć się fotografią noworodkową. To jest jednak ciężkie. Warsztaty trzeba było jakieś ukończyć, żeby profesjonalnie poruszać się w tej dziedzinie. Oczywiście też budować zaufanie wśród klientów i tak dalej, chociaż wiem też, że wiele osób stara się też naturalnie układać, ale ja właśnie chciałam tak bardzo pozować te dzieciaczki. Okej, okay, ale tutaj mówisz coś o fotografii noworodkowej, warsztaty z noworodkowej, ale tak naprawdę no dzisiaj kojarzymy cię nie z fotografii noworodkowej, a przecież bardziej z tych dzieciaczków, troszkę takich dorosłych, znaczy dorosłych, dojrzalszych bardziej. Sama powiedziałaś, że lubisz te dzieciaki jeszcze przed tym, jak one są nastolatkami, tak? To jest ten okres 13-14 lat? Coś takiego? Wiesz co, 8, 10, okay, jeszcze wcześniej. 12, 14. Wiesz co, właściwie, bo to wyszło tak naprawdę przez to, że jak drugiemu dziecku robiłam noworodkową sesję, to musiałam zrobić później coś pierwszemu dziecku. Ona już miała 4 lata, więc wtedy zrobiłam po prostu zdjęcie portretowe i zaczęłam się nim bawić, zaczęłam się jakby doszukiwać różnych stylów i właśnie wtedy to tak pykło, że tak się wyrażę. Okay. Że zaczęłam robić jakąś inną fotografię niż tą noworodkową, ponieważ właściwie przez to, że staram się zawsze jakoś tak sprawiedliwie i tak dalej, że jedno dziecko ma zdjęcie, to drugie też musi, to właściwie wtedy wyszło, że zaczęłam robić portrety. A powiedziałaś, że było ciężko, że dużo fotografów, dużo konkurencji i mało wiary w siebie, a jakbyś tak miała dzisiaj zacząć od nowa, to poszłabyś dokładnie tą samą drogą, czy w ogóle byś tego nie zaczęła? Pewnie bym i tak spróbowała. Mm-hmm. Ponieważ myślę, że to jednak jest coś, co sprawia, że się spełniam. Próbowałam też robić jakieś bardziej sensualne ujęcia. Ja próbowałam każdej fotografii. Ja też próbowałam nawet tą ślubną. Mm-hmm. Tak jak z tego, co wiem, ty się zajmujesz. Tak. Ale dla mnie to był ogromny stres, że czegoś nie uchwycę, że coś się wydarzy, że w ogóle, zresztą też jak słucham nieraz, że tam się psuje akurat wtedy aparat, jestem taką szczęściarą, że wszystko może się od razu zepsuć, skończyć. Nawet jak jedna z moich przyjaciółek poprosiła mnie, żebym zrobiła zdjęcia w urzędzie stanu cywilnego, to ja oczywiście zapomniałam baterii do aparatu, więc się szybko wracałam. O. No, okej, okay. zostań przy tej fotografii, przy której jesteś lepiej. Ale ładowałam ją specjalnie, dlatego właściwie się zaśmiałam, jak ty się zapytałeś, czy mam wszystko naładowane. Ja zawsze ładuję, ale niekoniecznie pamiętam o tych rzeczach. Okej, okay. A jakbyś tak sobie miała przeanalizować tą drogę, te wszystkie lata dochodzenia do tego, gdzie jesteś teraz, czy coś byś zmieniła w tej drodze? Czy były tam jakieś takie ewidentne błędy, które na przykład wydłużyły naukę czegoś lub dochodzenie do jakichś wniosków? Przychodzi ci coś takiego do głowy teraz? Powiem szczerze, żebym chodziła na większą liczbę warsztatów. I to nie tak, że jakoś tam specjalnie próbuję to jakoś zareklamować czy coś, tylko jakby zawsze starałam się wszystko zrobić sama i przez to myślę, że się ograniczałam i to wszystko się wydłużyło. No jakbym poszła do jednego, do drugiego, tam jakiegoś właściwie znanego fotografa, to by było łatwiej. A teraz nie ukrywam, że jest to wiele trudniej, bo nie chcą mnie za bardzo przyjmować. Nie wszyscy, może tak. Czasem na zasadzie wymiany, ale tak, już nie mogę chodzić za bardzo. A jak to? Jesteś za dobra, czy co? Chyba, że z innej dziedziny. Nie, myślę, że po prostu to jest też po części jakby konkurencja. Nie mam pojęcia. Oczywiście jak jest opcja i mi się podoba, ja od razu piszę, czy się wymienimy informacjami, bo już albo po prostu też chcę zapłacić, tak? Tylko, że po prostu nie każdy chce przyjąć mnie na warsztaty. Może tak. Proszę, prostu. Nie wiedziałem, że można mieć taki problem, że jesteś zbanowana. Jesteś na czarnej liście. Znaczy, jeżeli myślę, że przez to może, że jest niewielu fotografów dziecięcych, tak mi się wydaje, tego typu, może tak. Mm-hmm. Okej. Okay. Z tymi warsztatami to się muszę utożsamić zdecydowanie, bo ja sam
Dużo, dużo za późno. Też zwlekałem, jestem tym samym typem, a ja sam, a później wystarczyło przyjść i usłyszeć jedno, dwa zdania od kogoś i aha. Dokładnie. To można w ten sposób. I kilka levelów. No. Tak, do góry. I to o wiele szybciej, tak szczerze mówiąc. Czyli dobrze, że podzielasz to zdanie. Tak, ja zachęcam zdecydowanie, bo no to jest taka droga na skróty. To może czasami cena odstraszać, nie? Fakt faktem jest coś w tym, no bo dobre warsztaty powinny kosztować według mnie, bo też podejrzane by było, jeżeli to byłoby za tanie, to trochę tak dziwnie. Więc jestem też, no jestem świadom, że wielu jakichś młodych adeptów, którzy tam nie mają na to budżetu, no to mogą się zastanawiać. Ale to lepiej sobie uzbierać przez cały rok na jedne porządne warsztaty na przykład, niż nie wiem, na jakieś dużo, ale byle jakich. Powiedziałaś o tym, że próbowałaś każdej fotografii i nawet tą fotografię sensualną, czy fotografia ślubna, która cię stresuje, i wiem też, że nie czujesz się pewnie w fotografii męskiej. I myślisz właśnie, że to jest klucz do jakiegoś zadowolenia i sukcesu, żeby właśnie znaleźć taką swoją niszę, w której się dobrze czujemy? Tak, zdecydowanie. Ponieważ uważam, że powinno się eksperymentować i próbować wszystkiego. I wtedy dostrzega się właściwie w takich momentach swoje trudności, swoje jakby granice. Więc dla mnie na przykład w tym momencie, nie mówię, że w przyszłości tak jeszcze będzie, bo będę pewnie nad sobą ćwiczyć, jest trudniej robić też fotografię kobiecą. Ponieważ przez to, że bardzo długo pracuję z dziećmi, to unikałam wielu takich bardziej sensualnych, wiesz o co chodzi, takich układów. Starałam się, żeby one, te dzieciaki były w dalszym ciągu dzieciakami na tych zdjęciach. Nawet jeżeli to jest nastolatka, nie chciałam, żeby je swoją pozą prowokowała. Więc w tym momencie jest mi ciężko sprowokować fotografią kobiecą. Okej, rozumiem. Bo jakby do tego stopnia tego wszystkiego unikałam, że teraz jest mi trochę trudniej zrobić taką bardzo kobiecą fotografię. Okej. Jak pracujesz z dzieciakami? Bo no, wymagają one innego podejścia niż dorośli na pewno. Są pewnie bardziej szczere. Nie wolno im walić ciemy za bardzo. Ja na przykład jestem w tym totalnie beznadziejny. I to jest na przykład, bo powiedziałeś, że każdej fotografii trzeba spróbować. Ja dziś tego spróbowałem. Tylko w sumie nasunęło mi się teraz jeszcze inne pytanie, bo chciałem zapytać, jak się z tymi dziećmi pracuje. Natomiast powiedz mi, czy uważasz, że to jest coś takiego, że powinniśmy sobie dać troszkę więcej przestrzeni, że na przykład, o, nie siadło mi, ale spróbuję jeszcze raz albo drugi, trzeci, bo ja na przykład jak się sparzę, to mam raczej tak, nie tykam więcej, nie podchodzę, nie? I tak mam właśnie z fotografią z dziećmi, że do tego stopnia przeraża mnie współpraca z nimi, że no absolutnie nie jestem w stanie. Czy to jest jednak takie, że powinniśmy się zagłębić, dać sobie więcej czasu? Jak do tego podejść? To zależy, jak czujesz. Czy w ogóle lubisz dzieci? Nie bardzo. Bo myślę, że one mogą czuć, jeżeli ich nie lubisz. A też nie ukrywam, że każdy etap jest trudny. Znaczy, różnie, tak? Na różnym etapie są różne problemy wśród dzieci. Sama tego doświadczam w domu. Więc po prostu zauważam, że tak, jeżeli ja bym jednak próbowała, jeżeli ci za pierwszym razem nie wyjdzie, to już wiesz, czego nie robić na przyszłość. Okej, dobra. Jeżeli ci kolejny i kolejny raz nie wyjdzie i czujesz, że po prostu to cię męczy, gnębi i w ogóle, to nie ma co dalej iść w to. Jakkolwiek i tak się cieszę, że nie każdy ma do wszystkiego dar, przez to mamy bardzo dużo rodzajów fotografii i przez to mamy pracę. To prawda i dalej mam z kim nagrywać odcinki podcastu, a to już 5 lat. Oho. Także gości mi nie brakuje. No. No, z 8-miesięczną przerwą wprawdzie, ale prawie się nazbierało fotografów na świecie przez te 8 miesięcy. To wróćmy do tego pytania, jak się z tymi dziećmi pracuje, bo trzeba do nich troszeczkę podejść inaczej. Czy trzeba się też uczyć z tymi dziećmi pracować? No ja wiem, że ty masz też wykształcenie pedagogiczne, więc pewnie masz fory w tym temacie, nie? Wiesz co, ja ogólnie przez lata interesuję się arteterapią i robiłam bardzo dużo warsztatów dla dzieci, więc starałam się, tak, to były artystyczne, to nie były fotografia, aczkolwiek w każdym razie starałam się jakoś dotrzeć do dziecka, więc jeżeli nie wychodzi w jeden sposób, próbuję w drugi.
zwykle, jeżeli one są bardzo rozjuszone, nie mogą się skupić, to zrobić coś należy bardzo zaskakującego, co będzie dla nich szokiem. Nawet ogólnie fajnie jest poznać trochę wcześniej to dziecko, dlatego ja na przykład przygotowuję, pokazuję sukienki, czy tam, no już wiesz, że robię rzadko chłopaków, więc sweterków dużo nie pokazuję. Mam bardzo dużo garderoby dziewczęcej, nawet teraz mam jedną szafę nawet na wierzchu, bo po prostu się nigdzie już nie mieszczą te sukienki. Więc po prostu zaczynam zagadywać, pytać się, co by chciało to dziecko. Pokazuję im różne przedmioty, które mam zawsze gdzieś tam na półce. I staram się zorientować, co lubi. Czy jakiś spot, czy żelki, czy nie wiem, czekoladę. Chciałam zawsze poznać dziecko. I wtedy, jak już rozmawiam i mówię na przykład zrób taką pozę lub taką, to dziecko najpierw jakby słucha, nie słucha. Oczywiście muszę w ogóle narysować linię, po której mają się poruszać, bo to bardzo ułatwia sprawę. Wtedy wiem, że one są dalej na świetle. A kiedy już nie słucha, to mówię coś śmiesznego albo nie wiem, robię taką śmieszną minę, albo nie wiem, mówię zrób coś, co zupełnie je zaskoczy. Nawet czasem muszą rzucić czymś. Albo krzyknąć. Więc one są wtedy zaskoczone. Ale też nieraz rodzice blokują te maluchy, więc nieraz muszę po prostu wyprosić rodziców. One w ogóle u mnie zwykle rodzice siedzą za drzwiami. A to słyszałem, że to jest częsta praktyka. Natomiast wyobrażam sobie taki scenariusz, że powiesz mi, czy to jest prawdziwe lub nie, ale że na przykład rodzic sobie wymarzył tą sesję dla dziecka, ale dziecko niekoniecznie chce. Nie? W sensie nie jest nastawiony do ciebie jakoś super pozytywnie, optymistycznie. No i przychodzi taki naburmuszony dziesięciolatek, czy tam naburmuszona. I co wtedy? Czy ty rezygnujesz, czy raczej będziesz próbowała z każdym coś współpracować? Czy jeżeli widzisz, że to właśnie pomysł bardziej nie tego wcale dziecka, ono nie chce tego, to rezygnujesz z czegoś takiego? Wiesz co, ogólnie najpierw pytam mamę, jeżeli to są już dziewczyny w wieku mniej więcej 8 i wyżej lat, czy dziecko widziało moje portfolio i czy mu się podobają fotografie. Bo jednak dla mnie to jest ważne i nawet jak przychodzą do mnie już takie modelki, z którymi się znam, też pytam mam modelek, czy one chcą przyjść. I często słyszę właściwie bardzo pozytywną odpowiedź, że tak, bo tu dzieje się magia, że coś fajnego, wychodzą z jakimś owadem. Zawsze coś im daje też, takie przekupstwo z mojej strony. Zawsze mogą wygrać jakieś czekoladki lub żelki za pozowanie. Ale jeżeli widzę, że już od początku jest tragedia, to raczej mówię, żeby przyszli na inny dzień. Ale to są zwykle, nie wiem, może 4-latka jak mają, albo raz mi się też zdarzyło, jak przyszedł 2,5-latek, ale to wie, że to jest bardzo ciężki wiek. Wiem. To są momenty, więc... Ale też lubię z drugiej strony takie dzieciaki, bo one wystarczy, że staną. Wiesz, że one mają tyle fajnej mimiki, są tak urocze, że zdjęcia robią się same. One nawet nie muszą trzymać, bo czasem po prostu się zamyśli i wtedy zawsze im daje w rączkę coś. Coś ciekawego do trzymania. Coś, co, nie wiem, łaskocze, albo właściwie na przykład lupa, coś, co on może, nie wiem, coś zobaczyć, także... Coś, co może jeszcze zainteresować to dziecko. Szukasz w tych zdjęciach emocji. Zapewne jak każdy portrecista, to nie oszukujmy się, to nic odkrywczego. Natomiast każdy ma pewnie inne metody na wydobycie tych emocji. I tutaj znowu muszę wziąć pod uwagę, że wchodzi tutaj w grę praca z dziećmi. Może łatwiej z nich wydobywać emocje niż z dorosłych? Sama powiedz, nie wiem, z kogo jest łatwiej, z kogo trudniej? Z dzieci. Z dzieci łatwiej. Tak. Łatwiej, okej. Okay. Nawet z dziećmi, które nie są nastolatkami. Mm-hmm. Bo jak są już nastolatki, to one mają blokadę jakąś taką psychiczną, która im mówi, że źle wyglądają w konkretnej mimice. Więc jak mówię, uśmiechnij się i ktoś ma kompleks, żeby pokazać zęby, to wiesz, jaki jest to uśmiech. Wiem, bo ja tak się uśmiecham. Czasem przychodzą... Szymon, pokaż zęby. Właśnie to tak i tak wtedy też słyszę. W każdym razie to tak jest, że właściwie te nastolatki się bardzo wstydzą swojego ciała.
Ja wiem, dlaczego to jest ta cała transformacja nasza i tak dalej, ale tak, albo jak już są bardziej odważne, to wydaje mi się, że gdzieś tam ćwiczą te swoje pozy w lustrze. I już też mi jest ciężko uchwycić szczerość na twarzy. Okej, czyli raczej masz tak, że do każdego z twoich modeli podchodzisz indywidualnie, żeby wydobyć te emocje, czy są na to jakieś patenty, że na przykład 3 triki na to, by wydobyć emocje, prawda? Na pewno znajdę coś takiego w internecie, ale zastanawiam się, czy masz takie swoją jakby podstawę, fundament jakby zaczęcia takiej sesji, czy raczej to jest improwizacja? Raczej jest improwizacja, głównie jest to rozmowa. Wiesz, emocje zawsze można z każdego wyciągnąć. Niekoniecznie pozytywne. To prawda. Więc, ale czasem, przyznam szczerze, że dzieciaki niektóre dobrze wyglądają w smutnych minach i nawet jest czasem lepiej mieć tą smutną minkę. Ale niekoniecznie to jest dobre dla rodzica, który zawsze chce mieć uśmiechnięte dziecko. Więc ja tak naprawdę robię całą serię tych emocji. Mówię na przykład, pomyśl o czymś tam fajnym, ojej, dostałaś właśnie 1 z czegoś tam. Jakby staram się rozmawiać i wywoływać emocje. Nie zawsze to się udaje oczywiście, ale zwykle jak mówię, żeby się nie śmiała, nie, żeby zaczęły płakać czy coś, to wtedy się śmieją. I na odwrót właściwie, tak? Więc czasem nawet moje starania mogą wywołać odwrotne emocje, ale to i tak dobrze, bo ja i tak chwytam te emocje. I przez to na przykład wysyłam w galerii kilka różnych ujęć z różnymi dosłownie emocjami, gdzie jest dziecko poważne, uśmiechnięte, zamyślone albo, nie wiem, zaskoczone. Tak mi teraz wpadło do głowy. Myślisz, że to jest dobry krok, żeby każdy fotograf portrecista, czy ktoś, kto fotografuje ludzi, sam wybrał się na taką sesję, żeby zobaczył, na przykład, bo ja na przykład nigdy na takiej nie byłem. Zastanawiam się, czym sobie w ogóle poradził, bo sam lubię fotografować ludzi, ale czy myślisz, że to coś da, że samemu staniemy się modelami na takiej jednej sesji? Czy to może nas w jakiś sposób ukształtować bardziej jako fotografów? Nie mam. Wiesz co, powiem tak, bo ja też prowadzę warsztaty i po sesji z modelką zwykle czasem mi się też to zdarza, że fotograf się pyta, czy mogę mu zrobić jedno zdjęcie, tak, żeby mieć do portfolio. I on oczywiście wszystko je obrabia i tak dalej. Więc mówię, okej, dlaczego nie? Więc jak wtedy staram się ustawić tą osobę w ten dokładny sposób, to ona wtedy stwierdza, o rany, jakie to ciężkie. No, to prawda. Żeby tak stanąć. I dopiero wtedy właśnie po tej drugiej stronie obiektywu docenia się swoją pracę. Bo jednak tak. A jeszcze przy tej artystycznej, której akurat ja wykonuję, tak? Ten portret, który jest taki pozowany, który staram się stylizować na jakieś malarstwo, jednak jest wymagający, bo chcę, żeby jak najdłużej wytrwało dziecko w tej pozycji. Mhm. Czyli jak raczej preferujesz, więc nie preferujesz tego stylu, że migawka, zmiana pozycji, migawka, zmiana pozycji, tylko raczej dłużej wypracowujesz zdjęcie? Mhm. Tak. Mhm. Ja przesuwam nawet o centymetry rączkę, sprawdzam, czy jest wszystko ok. Oczywiście odchodzę, ono się poprawia samo. Potem znowu wracam, bo pracuję sama zwykle. Więc to jak w końcu uda się utrzymać te ręce i wtedy ćwiczymy tę mimikę, tak wychodzi ostatecznie jakieś ujęcie. A jeżeli widzę, że to dziecko w ogóle nie czuje tej stylizacji, bo często też pokazuję sukienki, podaję te sukienki, ja patrzę cały czas na sukienki, tak na marginesie, one tu stoją. Więc one, jeżeli widzę, że coś totalnie nie leży temu dziecku, ono nie chce się w ogóle w ten strój ubrać, to pytam, to którą chcesz? I ono samo wybiera, więc już wtedy też improwizuję z tym, co mam to dołożyć, bo często też mam jakiś pomysł wcześniej, ale jeżeli dziecko tego nie czuje, to odkładam ten pomysł i robię to, co jemu jest wygodniejsze. To skoro tak długo, znaczy długo, troszeczkę dłużej wypracowujesz jedno zdjęcie, to taka sesja trwa długo u ciebie, czy szybko osiągasz efekty zamierzone? Nie. No bo z dziećmi wydaje mi się też, że nie da się długo pracować. Dokładnie, więc
To zależy. U mnie w ogóle przychodzisz albo na dwie stylizacje, albo na jedną. I tak w zasadzie to przy tej jednej zmieniam pozę, zmieniam ewentualnie tło, jak mi nie leży, czy troszeczkę tam kostium. Kostium mam tutaj na myśli, nie wiem, jakieś wianki, czy coś do rączki dokładam. Okay. Więc a to jedno zdjęcie też jest u mnie dosyć drogie, bo nie oddaję człowiekowi zdjęcia też wydrukowanego tylko na papierze. Ja jemu oddaję płótno. O. Jakby dla mnie, ja sprzedaję obraz, nie zdjęcie. Na tej zasadzie. Trochę inaczej do tego podchodzę przy tego typu sesji. Czyli jeszcze bardziej się ta twoja malarskość z fotografii przenika, nie? To fajnie, że nawet finał tego, jakby myślałem, że ta malarskość u ciebie przenika się poprzez te tła, które sama zresztą robisz, o których gdzieś tam wspomnijmy też, czy też jakby sam obraz, który jest jakby w postprodukcji nabiera tej malarskości, ale fajnie, że jeszcze jakby trzecim punktem jest właśnie to, że to zdjęcie ląduje na płótnie. To jest niezłe. Powiem tak, ogólnie bardzo mi brakowało, bo ja też zdawałam malarstwo na studiach. Ja kocham malować, od dziecka malowałam, nawet ściany. Moja mama na mnie krzyczała za to. Więc tak wyszło, że zawsze chciałam gdzieś to przełożyć. I ja wiem, że teraz są inne czasy, inna technologia. Też wiele osób nie przepada za tego typu fotografię, ja się z tym liczę, tak? Bo tak jak są różne style i dlatego każdy może lubić jakiś inny styl, niekoniecznie mój. Więc po prostu ja czuję po prostu połączenie fotografii z malarstwem i na ten moment cały czas to robię. Uwielbiam w ogóle ostrość tych zdjęć, bo staram się, żeby też te osoby były realne. Że okej, są malarskie, ale że one są, te postacie na tych zdjęciach są wciąż rozpoznawalne i widać, że to jest to samo dziecko. Albo ta sama dziewczyna. No nawet wspomniałaś też, że nie przepadasz za jakimś przesadnym użyciem Photoshopa. Oczywiste, że trochę go trzeba użyć. No i wszystkie elementy na zdjęciach, łącznie z tłami, o których właśnie przed chwilą mówiliśmy, wykonujesz sama. Opowiedz coś może o procesie powstawania danej sesji. Nie wiem, jak jest u ciebie, czy to najpierw geneza, czy dopiero widzisz modelkę, wtedy powstaje pomysł i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że czasami chodzisz po lesie, żeby szukać inspiracji, zbierasz różne kasztany, liście, co tam się... Dużo już wiesz. No i ja jest... Cieszę się. Tak, ostatnio mi ktoś powiedział, że się słabo przygotowuje do programu i poczułem się bardzo urażony, bo ja bardzo grzebię dużo za tym, kto jest moim gościem, więc staram się. Powiedz coś teraz więcej o tym. Więc ja, to zależy, jaki jest pomysł. Jeżeli ja mam jakiś pomysł, który chcę ugryźć, bo coś mnie boli, na przykład, nie wiem, jakiś temat, ojku, przychodzą mi same smutne, nie będę smucić, no ale właściwie jest jakieś coś, co mnie boli i chcę to uchwycić, to wtedy szukam modelki i mam już jakiś zaczątek pomysłu, jakiś symbol. Bo ja lubię i użyć i symboli, i często nawet podkreślam coś kolorem i tak dalej. A jeżeli też tak bywa, że sama modelka potrafi stać się moją jakby muzą. Więc jeżeli widzę konkretną urodę, to wiem, że ona może wyglądać super w czymś konkretnym. No na przykład Vicky, znasz Vicky Gleiser? Nie, nie, nie znasz. Taka ruda dziewczyna. Na pewno wielu fotografów z nią współpracowało. To jest modelka akurat. Vicky? To wiem, że... Jak się nazywa? Vicky? Gleiser? Jakoś tak. Gleiser? Geisler. Vicky Geisler. O, Geisler. Przepraszam. A, okej. Okay. Tak, tak, widzisz. To ona jest... Przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie widziałem tą dziewczynę u ciebie i bardzo mi przypomina moją byłą. Pozdrawiam. Także... Pamiętam. Tak, bardzo specyficzna uroda. Tak, pozuje na, moja była dziewczyna też była właśnie modelką i bardzo podobnie pozuje. Także tak. Przepraszam, to że przerwałem. Właściwie ona, wiem, że jak przychodzi, jak ona przyjdzie, to ja mogę z nią każdą emocję pokazać. I dla niej specjalnie czasem jakiś projekt przygotuję wcześniej, bo też dla mnie jest taką inspiracją. A też właściwie kiedyś miałam taki problem, że...
Jeśli chodzi o dzieci, też tam podkreślałam w jednej z moich fotografii, że dzieciaki się często przejmują zdaniem innych, opiniami, i wtedy miałam takie oczy na kłódkach. Więc jakoś tak, takie jakieś symbole staram się czasem przemycić. Jeżeli widzę coś, co warto jest podkreślić, tak jak z Wiktorią miałam takie zdjęcie, gdzie ona stoi jakby teoretycznie w deszczu i chciałam podkreślić ten chłód tej wody, to też wszystko zrobiłam na niebiesko i zimne zdjęcie, gdzie mogłabym je ocieplić. Ale jednak wolałam, albo ona miała też koronę, bo tutaj akurat jest mi łatwiej mówić o konkretnej modelce, jak miała koronę i chciałam, żeby była bardziej wyzywająca, trzymała serce, to ono było złote, to wszystko inne było też czerwone, żeby to pokazać, że ona jest silna, kobieca i tak dalej. To znaczy kobieca, no na zasadzie takiej femme fatale, coś w tym stylu. Więc zawsze staram się przemycić jakiś symbol, gest, albo podkreślić coś kolorem. Ja myślę, że masz w ogóle właśnie tak, przez te zdolności plastyczne no ułatwione zadanie. Możesz sobie... Nie. Nie masz... A mi się wydaje, że tak, bo pozwól mi powiedzieć moją stronę, jak to widzę, no bo możesz sobie wyobrazić daną rzecz, masz zdolności plastyczne, gdzie ja jestem generalnie człowiekiem, któremu się nie daje taśmy klejącej do ręki, bo ja prawdopodobnie skleję wszystko wokół siebie, tylko nie to, co trzeba. Ja już tak mam, więc jakby totalnie jestem... To nie dla mnie. Więc myślę sobie właśnie, że masz ułatwione zadanie, że nie wiem, wymyślisz sobie piękną koronę z liści. Nawet widziałem, że taką gdzieś zrobiłaś. Nie wiem, czy to były liście, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, ale jakby wszystko sobie potrafisz stworzyć, więc dlaczego uważasz, że masz trudniej? W sensie ambicja czy wymagania? Okay. Bardziej kwestia, tak jak mówisz, że i tak jak zrobię to zdjęcie, to i tak coś mi brakuje. No ale to każdy... Rozumiesz, o co chodzi. Ale to chyba każdy tak fotograf ma. To już jest taka naleciałość nasza, tak mi się wydaje. Czyli ty masz podwójnie. Coś mogłam zrobić inaczej. Ty masz podwójnie, bo nie... Jestem swoim największym krytykiem. Może tak. Oj. Czyli jeszcze masz podwójnie, bo nie dość, że czepiasz się swoich zdjęć, to jeszcze rekwizytów na przykład, których użyłaś, tak? Można tak powiedzieć. No to dobra, to masz, tak, to masz trudniej. Niech ci będzie. A skoro przy tej trudności jesteśmy, to jakbyś miała powiedzieć, co jest najtrudniejsze w fotografii dzieci? Nic. Słuchaj, nic nie jest trudne. Okej. Okay. A w samej albo możemy to rozszerzyć, to pytanie. W samej fotografii, nawet od strony technicznej, czy miałaś taką zagwozdkę gdzieś po drodze w swojej karierze, że strasznie długo się z czymś mordowałaś. Skóra. Z czym? Myślę, że to większość... Ze skórą. Ze skórą. Aha, okej. No... Ja widzę wszystkie przebarwienia i to jest dla mnie horror. Po prostu, a dzieciaki potrafią mieć żyłę niebieską pośrodku czoła. Okej. Albo taką papierową skórę na zasadzie, że takie białe. Albo bardzo wysuszoną. Bo gdzie, wiesz, jak są starsze osoby, to jednak kryją czymś tą twarz. Jakimś pudrem, makijażem. I jakby to wszystko znika, tak? A jednak dzieciaki, no to już tak nie ukryjesz. Bo wtedy wyjdą starsze niż są. No prawda. No czyli wtedy wchodzi w grę... Ja nie jestem właściwie tak. No? Nie jestem za tym, żeby malować mocno te dziewczynki, które tak ogólnie, żeby one nie wyglądały jak starsze kobiety. Więc zwykle są naturalne, nawet jak mają trądzik. Więc czasem jest po prostu ciężko. Czyli co, wchodzi tutaj w grę postprodukcja jedynie? Czy masz jakieś inne triki na ukrywanie niebieskiej żyły na czole? No nie. Nie da się inaczej. A też mam takie dylematy, czy mogę coś usunąć, czy nie. No bo wiesz, na przykład, nie wiem, jakiś pieprzyk, czy jakaś blizna, to zawsze też pytam. Zwykle staram się to zostawić, ale nie każdy jest dumny z tej blizny, czy z tego pieprzyka, czy czegokolwiek innego na twarzy. Tak sobie myślę też, że zważywszy na to twoje wykształcenie plastyczne, czy
Jakie ty musisz mieć, kurczę, wymagania co do monitora, skoro wiesz, jakby masz tak, że... A mogę mówić markę? Można, podcast nie jest związany z nikim. Ale poczekaj, bo jeszcze zastanawiam się, czy widzisz jakąś różnicę, że, bo sama mówisz, że oddajesz te zdjęcia na płótnie. Czy dopiero wtedy finalnie widzisz, o, tak to zdjęcie miało wyglądać, czy wiesz dokładnie już przed tym, jak je wydrukujesz, że ono będzie tak, jak chcesz? Czy tam też jeszcze doszukujesz, a to mogłam zrobić inaczej? Ja robię wszystko, co mogę. Więc tak, powiem szczerze, mój mąż to zauważył. Powiedział, że dłużej siedzę, odkąd kupiłam sobie lepszy monitor. Mhm. Bo więcej widzę. Obecnie pracuję na ISO i mam go obok na tych, którzy mhm. Ale nie. Miałem kiedyś jakiegoś, dobra. Ale... Podoba mi się jakość, którą widzę. No i tak samo ja ogólnie dlatego nie oddaję też zdjęć na papierze, bo zwykle to są małe papiery. Ja wolę wydrukować to na większym rozmiarze. Więc ta osoba, która otrzymuje ode mnie płótno, no to ma większy ten obraz. Mhm. I to mi się podoba. Okay. Ja lubię właściwie duże... to się śmiesznie za. Lubię duże rozmiary płócie. No ale jest coś w tym, że zdjęcie... Bo wtedy wszystko widać. To jest prawda, że zdjęcie zyskuje. Ja mam za sobą tam, nie wiem czy tam widzisz na ścianie swoje marne krajobrazy śmieszne. I już mam właśnie coś takiego, ja tak je zabawnie nazywam, bo nie mam wobec nich żadnych oczekiwań wielkich, więc mogę je tak nazywać. Ale już mam takie właśnie wrażenie, że są troszkę za małe, że wywołałbym sobie większy format, bo kurczę, każde zdjęcie będzie wyglądać lepiej, no chyba, że jest złe, w większym rozmiarze tak naprawdę, nie? Więc jakby nie da się ukryć. Dokładnie. A ty jakby zlecasz komuś drukno płócien, czy masz jakichś zaufanych ludzi od tego? Ja korzystam aktualnie z konkretnej firmy, z Duonet, nie wiem, najwyżej wetniesz. Można, róbmy reklamę wszystkim, a co? Tak, więc tak, głównie drukuję w Duonecie, aktualnie też czasem współpracowałam też z Aureliuszem Marszałkiem, nie wiem, czy go ktoś tam, na pewno ktoś go kojarzy. On też pięknie, on w ogóle... ma rękę też do druku, aczkolwiek po prostu jest łatwiej, szybciej w tym Duonecie, bo mogę sobie hurtem zamówić i już mam wypracowany profil tych kolorów, wiem mniej więcej, co mam oczekiwać i wiem, że na przykład muszę troszeczkę rozjaśnić to zdjęcie, bo jak będę nakładać wernik, to ono przyciemnieje i też troszeczkę je nasycam przed wydrukiem, bo wiem, że troszeczkę straci kolor przez wernik konkretnie. Więc tak to wygląda. Więc... Okej, okay. Jakbyś mogła coś więcej teraz powiedzieć o twoim setupie oświetleniowym, no bo ty, czego może nie powiedziałem na samym początku, chyba nie, że pracujesz tylko w studio. Widziałem tam bazę dwa zdjęcia w twoim portfolio gdzieś na plenerze. I z tego, co widziałem też na tym filmie, to takie studyjko, takie dość minimalistyczne i w sumie przenośne, przynajmniej tak wygląda. Powiedz coś więcej o tym, jak sobie... Co, jednak nie? Duże jest? Tak... O, okej, dobra, uwaga, obracasz mi tu kamerę, widzę. A dobra, jest jakaś wielka okta. No dobra, nie takie małe. No to poopowiadaj coś o tym studiu, proszę powiedz. Jak wyglądało kompletowanie tego, co tam schodzi w skład? Poczekaj, tylko usiądę z powrotem. Dobrze. Więc pracuję na Quadralite. To jest tak Godox też, jeżeli ktoś się orientuje, jest to ta sama. Mhm. Lampa, Okta, softbox 150 i blendy. W zależności od chęci, jakiego tam ujęcia bym chciała. Zwykle stosuję też jakby rembrandtowskie ustawienie światła albo lub. Rembrandtowski to jest to, co się robi, ten trójkącik, tak? Tu gdzieś? 45, okay. Tak. 45 stopni od... A więc tak, i odbijam właściwie światło od oczu, tą małą srebrną blendą i to wszystko. No czyli to minimalistycznie, dobrze powiedziałem. Czasem jeszcze, tak, bo wiesz,
Ja też doszukuję się głębi w tych portretach i staram się budować głębie. I dlatego na przykład czasem rzucam jeszcze światło na tło, na bok modelki i albo od tyłu, tak? Żeby po prostu zbudować taką bryłę w przestrzeni. I tła, wspomnieliśmy, że zawsze używasz swoich, tak? Malujesz je? Okej. Okay. A jakby tak ktoś chciał sobie nabyć, to można, czy nie można? Wiesz co, powiem ci szczerze, że tak, ja je malowałam, digitalizowałam i moja koleżanka, przyjaciółka w zasadzie drukowała. I nasza firma nazywa się Black Drop Factory. Z tym, że aktualnie zawiesiłyśmy trochę działanie, ponieważ ciężko jest na tę chwilę troszeczkę z tymi wszystkimi podatkami. Każda z nas ma fotografię. Rozkręciło się to na tyle dobrze z jednej strony, że potrzebna by była jeszcze jedna osoba, żeby to prowadzić i było ciężko. Okay. Więc być może jeszcze do tego wrócimy, nie mówię, bo wiele osób lubi nasze tła. Do tej pory pytają, czy mogą coś kupić, aczkolwiek no zobaczymy. Okej. Okay. Ja przypominam słuchaczom jak zwykle, że pod odcinkiem wszystkie linki, więc przegrzebcie, przeskanujcie, tak. Będziecie na bieżąco. Serdecznie tak. Ja na przykład jestem w sztucznym świetle fatalny, beznadziejny. Naprawdę, nienawidzę, nie umiem. I co byś poradziła właśnie komuś, kto by chciał jednak zacząć w tym przygodę? No bo jak czasem miałem taką potrzebę, a przydałoby mi się tu, a przydałoby mi się tu, a zrobiłbym coś tam. Od czego zacząć z tym wszystkim? Powiedz najpierw mi, co ci najbardziej przeszkadza, gdy robisz to zdjęcie. Co cię najbardziej denerwuje, jak robisz sztuczną światło? Że jest sztuczne. Znaczy u mnie zawsze ten obraz wychodził właśnie płaski mega. Taki mam wrażenie, że wszystko było takie jakbym, wiesz, lampą na wprost skierował i błysnął po prostu. Mam wrażenie, że miękkości mi brakowało. Kiedyś usłyszałem, że powinna być duża lampa z dużą oktą, że to bardzo dużo robi. Czy to jest prawda? Ale coś zauważyłeś, mówiąc to zdanie. Brakowało ci miękkości. Mhm. A co trzeba zrobić, jak brakuje miękkości? Głazian blur w Photoshopie. Nie. Wystarczy po prostu słabszą moc lampy i jakieś dodatkowe dyfuzory, tak? Jak nałożysz kilka warstw materiału dyfuzorowego, to zmiękcza ci światło. I myślę, że to możesz spróbować. Jak masz pod kątem właśnie tym rembrandtowskim lampę, to ona już ci buduje troszeczkę przestrzeń, bo z jednej strony jest ciemnie i jest ten, tak jak powiedziałeś, charakterystyczny trójkąt po drugiej stronie. Fajnie jest, jeżeli też przemyślisz sprawę, co chcesz uzyskać z tej drugiej strony. Ogólnie nasze oko widzi wszystko właściwie trójwymiarowo, a aparat widzi jednym okiem. My mamy dwoje oczu i budujemy tą przestrzeń. I niestety to jedno oko nie wyrabia i nie jesteśmy w stanie do końca zbudować tej przestrzeni. Więc dlatego fajnie jest czasem rzucić z jakiejś strony kontrę tą światła. Fajnie jest użyć na przykład jakiejś przysłony, nie wiem, ja korzystam 3-2, żeby było ostre, a z tyłu było więcej zblurowane. I wtedy wydaje mi się, jeszcze odległość od tła na przykład modelki 1,5 metra, wydaje mi się, że możesz bardziej złapać tą głębię. Bo wtedy mamy jakąś malarskość na zasadzie światła. Mamy także ten bokeh, który buduje ten trójwymiar. Jak jeszcze użyjesz jakiegoś neutralnego koloru tła, zgaszonego, a modelka będzie w bardziej takim nasyconym albo kontrastowym, może inaczej, nasyconej kontrastowej stylizacji, no to w ogóle będzie fajny efekt. Okej, okay. I tak wyobrażam sobie, że jakieś na pewno słuchacze zostają teraz zainspirowani. Wchodzą do sklepu internetowego, któregoś z wielu i myślą, że chcą sobie coś kupić. Nie rób takiej strasznej miny, spokojnie. Natomiast nie chodzi mi o konkrety, natomiast
No jak się odnaleźć w tych lampach? Czy idziemy w duże, w małe, w jakie te softboxy? Bo ja też kiedyś pamiętam, że to przerabiałem i mówię, kurde, jest okta, jest prostokąt, mam kupić mały, duży, nie wiem o co chodzi. Jak tutaj zacząć od tej technicznej strony? Im mniejszy, dyfuzor, tak, no, ten softbox, tym więcej cieni. Mhm. Im większy, tym mniej cieni. Okej, okay. No i to jest prosta zasada, tym się trzeba kierować. A jeżeli chodzi o moc lampy, warto kupować jakieś takie potwory, które nam oświetlą wręcz całe podwórko, czy... Nie. Albo jakąś słabszą lampę. Ja może nie chcę jakoś w to wchodzić, nie jestem techniczna, po prostu... Robię, sprawdzam. Masz mi oko, będzie zadowolone. Mhm. Więc ja aktualnie mam, wcześniej pracowałam na Atlasie 600, teraz na 400. Nie mam pojęcia, pewnie jeszcze być może jakoś zmienię. Są odpowiedniki tego w Godoxie. Mówię to też, bo często nie ma tych lamp dostępnych w tym momencie, żeby je kupić, bo muszą ściągnąć. Więc, ale przede wszystkim ogólnie polecam eksperymentowanie z lampą, którą już macie. Dokładanie po prostu dyfuzorów, tych materiałów dyfuzorowych. Można kupić ten materiał w ogóle na metry. Można ściągnąć z innych swoich softboxów i położyć na jedną lampę. Rozumiesz? I wtedy robi się miękkie światło. A nawet jeżeli już w ogóle nie zależy nam na jakimś fajnym kolorze, w sensie może być to ciepłe, to po prostu wystarczy zawiesić zasłonę kabiny prysznicowej i wtedy też bardzo nam to światło rozproszy. Tak, właśnie trzeba być kreatywnym, zwłaszcza, a kreatywność się wtedy rodzi, gdy nie mamy do czegoś dostępu, więc proszę dokładnie kombinować. Ze wszystkiego można coś zrobić i dlatego najpierw warto sprawdzić to, co się ma i dopiero później inwestować. Jestem bardzo dużym przeciwnikiem tego, że trzeba już wszystko kupić, wszystko najlepsze. Nie. Ja wiem, że człowiek musi się jakoś rozwijać i nie na wszystko od razu go stać. Więc jeżeli nawet nie ma się jakiejś tam blendy białej, załóżmy, żeby odbić światło od włosów, czy chcemy pogłębić, tak, bo to wtedy można użyć czarnej blendy, można po prostu zamalować kawałek deski na ten kolor. I też pochłonie kolor, pochłonie to światło, jeżeli będzie to czarny kolor, albo odbije, jeżeli to będzie lekko błyszczący biały kolor. Zgadzam się, trzeba kombinować. Ty masz doświadczenie pracy w ciemni. Czy to ma jakiś wpływ na to, jak dzisiaj korzystasz z aparatu cyfrowego, jak podchodzisz w ogóle do dość szerokiej cyfryzacji fotografii, choć ta analogowa się dalej świetnie trzyma? Kolejne trudne pytanie. Wiesz co? Lubię ciemnię. Ja bym wróciła do niej. W sensie, że naświetlanie, komponowanie, bo to dalej jest obrazek, tak? Bo to ja bawiłam się tą luksografią głównie i uwielbiałam tworzyć z tego jakieś jeszcze inne obrazy. Bawić się różnymi materiałami, tak? Różnymi przedmiotami ustawiać kompozycje. Ja przyznam szczerze, że muszę wyżyć z fotografii, więc jeżeli zajmę się już komercyjną fotografią, to dalej w to brnę i staram się coś zrobić artystycznego w dalszym ciągu, bo chciałabym się utrzymać z tego też. Wiem, że można sprzedawać swoje zdjęcia, takie po prostu obrazy, tak? Mhm. Ale to jest zakup, takie zdjęcie sprzedaje się raz na kilka miesięcy. Nigdy nie wiesz, tak? Czy ktoś w ogóle będzie chciał, trzeba mieć naprawdę wypracowane nazwisko. A to mi sprawia przyjemność i ta fotografia dziecięca dalej mnie inspiruje i zastanawiam się nawet nad połączeniem czegoś, stworzenie czegoś jeszcze bardziej nowego, bo jednak i tu wkroczę na taki ciężki temat. Sztuczna inteligencja. No to moje następne pytanie. Wiedziałam, że może to paść. Tak, sztuczna inteligencja psuje wszystkim rynek. Mhm. A jakby nie było w tym stylu, którym robię, fotografowie w ogóle zajmują się od wielu lat tym stylem. I tak szczerze mówiąc, to chyba najbardziej nas dotknęła ta sztuczna inteligencja, bo robi podobnie, jak my robiliśmy, co było nie dla wszystkich dostępne, bo jednak musieliśmy być też dobrymi grafikami po części, żeby coś tam wkleić.
czy stworzyć jakiś przedmiot, czy też wymagało to trochę pracy, żeby, nie wiem, specjalnie zrobić, że włosy latają, ptaki czy cokolwiek innego. A tutaj masz jedno kliknięcie. No tylko czy tobie zagraża sztuczna inteligencja twojej fotografii? No bo przychodzą do ciebie ludzie, którzy chcą, żeby ktoś sfotografował ich pociechy. Więc jak, no sztuczna inteligencja jeszcze, znaczy no można zrobić to zdjęcie samemu, może ono to przerobi, no ale to nie jest jednak taka jakość i jakby finalny efekt, nie? Też tak myślę, aczkolwiek jak odkąd pojawiła się w tamtym roku sztuczna inteligencja, mam wiele komentarzy, że to zostało wygenerowane, albo po co ktoś robi jak sztuczna inteligencja, chociaż to sztuczna inteligencja robi jak my. Tak, bo przecież ona uczyła się na tych pracach. I nic nie poradzę na to, że ona jakby widzi, które kolory fajnie jest połączyć, bo myślę, że to są przecież akurat osoby, które zajmują się, bo to jest ten styl, fine art. To też są przemyślane kolory, tak jak mówiłam, konkretne łączenie i tak dalej, więc po prostu kwestia, że ta sztuczna inteligencja bazuje na tych wszystkich artystycznych pracach malarskich i fotograficznych, to potem wykluwa coś podobnego, tak? No okej, okay, bo tutaj rozumiem jakby gdzie widzisz zagrożenie, że właśnie w sieci mnie na przykład... Nie każdy dostrzega różnicę. Tak, no mnie na przykład przeszkadza w tym najbardziej to, że mam wrażenie, że teraz każdą treść trzeba weryfikować. Patrzysz na coś i mówisz, dobra, czekaj, to jest już sztuczna inteligencja, czy jeszcze nie? I jakby no akurat w moim przypadku, no tej fotografii eventowej, no to raczej tutaj nie ma czego zagrażać, ale no w portretowej, no to wielu ludzi gdzieś tam twierdzi, że no jest tu jakieś, zwłaszcza jeżeli pracujemy, bo tak jak mówię, ty jednak masz konkretnego klienta, prawda, więc jakby w przypadku klientów to nie widzę zagrożenia, natomiast jeżeli ktoś się zajmuje taką stricte fotografią komercyjną, na przykład dla magazynów, gdzie przyjeżdża na sesję i nagle ta sesja będzie dużo mniej kosztować niż taki fotograf i wizażyści i styliści, no to tutaj mi się zdaje, że się posypie, nie wiem, nie orientuję się, czy tak jest rzeczywiście, ale podejrzewam, że ta czołówka się utrzyma, ci tacy najwięksi, ale no tam średnia półka. Masz rację, myślę, że wiele osób w swoich branżach już zaczęło wykorzystywać to. I nawet widziałam ogłoszenia na zasadzie wyślij mi swoje zdjęcie nawet z dowodu, a ja ci zrobię na, nie wiem, księżniczkę. Taki żart. I to jakby trochę boli, ale z drugiej strony my jesteśmy fotografami, do których jak przychodzą jednak ludzie, doświadczają jakichś emocji. I ta sesja na pewno nie jest dla nich, wiesz, z czymś, o czym zapomną. Oni oglądając to zdjęcie będą mieli jakby tą całą sytuację, ten proces tworzenia. I nieraz ci właściwie klienci nasi też wpływają na to ostateczne ujęcie. Tak? Czasem próbują zmienić jakąś koncepcję, czasem stwierdzają, nie wiem, albo mają tylko takie konkretne miny. Więc myślę, że oni są takim czynnikiem, który też tworzy to wszystko. Więc z jednej strony masz rację, że to jest ciężko, żeby nas zastąpić. Zresztą ta jakość, to już w ogóle dla mnie to jest przepaść, jeżeli chodzi o jakość, bo pracuję też na dobrym aparacie i sam fakt, że właściwie zaczynały też powstawać te portrety przez to, że bardzo dużo było takich standardowych ujęć. Ja chciałam, żeby moje fotografie były totalnie inne, dlatego tak łączę to trochę fantazji i tak dalej. I to było takie bardziej wyróżniające mnie na tle innych, a teraz niestety przez tą dostępność, tak, takiego narzędzia, no można zrobić się nawet jako kosmonautę, nie? No, gdzie tak. Już to byłby zachód, tak? Troszkę by to kosztowało nas zachodu, żeby coś takiego stworzyć. Prawda, natomiast powiem ci, że mimo wszystko miałem taki etap, że byłem wręcz przerażony, co to potrafi. Miałem naprawdę aż takie, że złapałem jakieś dziwne stany, wręcz lękowe przed tym. Natomiast obecnie patrzę na to optymistycznie, dlatego że po pierwsze, wydaje mi się, że ludzie będą mieć po prostu tego przesyt w pewnym momencie, że będzie takie, Jezus, już mi się nie chce po prostu tego sztucznego wszystkiego. I będzie jakiś powrót w pewnym momencie
do takiego właśnie rękotwórstwa, trochę docenienia tego, co człowiek potrafi zrobić, bo nawet jakby ja też troszkę siedzę w designie, jakby gdzieś tam zawodowo pracuję też jako projektant graficzny, bla, 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 i już słyszałem, że trendem w tym roku, już w tym, a popatrz, ile sztuczna inteligencja dopiero zaczęła działać cuda, już jest trendem to, że doceniane jest rysowanie ręczne, że gdzieś, żeby były ilustracje prostsze, stworzone przez człowieka, a nie tak pięknie wygenerowane, no mega sztucznie jednak, tak aż zbyt idealnie. Mnie to zawsze na przykład denerwowało. Aparaty, które są zbyt idealne, ten zbyt idealny obrazek. I jeszcze pozytyw ty widzę taki, że jest duża szansa, że ta sztuczna inteligencja przesieje się średnią fotografę, że ci fotografowie znikną, tacy, którzy robią takie coś, co jest takie niby dobre, ale jest zachowawcze, jest pomiędzy, może nie chcę powiedzieć niepotrzebne brzydko, ale może się zrobić po prostu dużo miejsca na tym rynku, nie? Przez to właśnie, że ludzie odpadną, powiedzą, a ja nie mam szans z AI, idę sobie gdzieś, a wytrwali. No, więc jakby to taka moja optymistyczna wizja przyszłości, jak sądzisz. Ach, wiesz, myślę, że nie tylko sztuczna inteligencja wygosi fotografów. O, a co jeszcze? Nasz rząd też dobrze wykasza małe biznesy. No to jest prawda. Nie, spoko, jestem gotowy, czekaj, przepiję to tylko. Ja tylko tak się śmieję po prostu, to coś, co wiesz. No ja wiem, o co chodzi, bo obecnie będę właśnie znowu musiał jakby przekombinowywać działalność, bla, bla, bla. I z racji tego, że właśnie teraz minęło mi 5 lat od prowadzenia działalności, mogę wejść znowu na ten ZUS referencyjny. Jak, wiesz, to mi właśnie przeszkadza strasznie, nie? Że tu jest wieczne kombinowanie, że chcesz się z tego utrzymać, chcesz być legalny, uczciwy, ale non-stop, nie dość, że musisz mieć dobrego księgowego, bo samemu to ogarnąć to jest w ogóle kosmos, to jeszcze trzeba zawsze myśleć, jak to zoptymalizować, co to zrobić. No, dokładnie. Tak, to jest ciężki temat. Ale może będzie teraz lepiej. No nie, no żartuję pewnie. No to jest ciężko. To raczej fakt. Gorzej. Znaczy nie, nie mówię, że gorzej. Jest już lepiej pod względem wiadomo jakim, ale i tak mają być znowu podwyżki tych ZUS-ów i to mnie bardziej też dobija. A to wiadomo, że po prostu płaci się za to, a tak naprawdę się nie korzysta, bo sama mam problem z endokrynologiem i chodzę prywatnie i jakbym miała czekać na endokrynologa, to dopiero bym tam za 2 lata się dostała, więc to jest przykre, że płacę naprawdę dużą kasę i nie korzystam, tak? No tak, tak. Tak, bo ja zawsze już powtarzam, no tak, na polityczne tematy zeszliśmy, ale trudno. Podcast jest uniwersalny. Ja zawsze właśnie powtarzam to, że okej, płaćmy te duże te składki, ale nie chcę się tego wynika, niech widać, nie? Że coś się zmieniło, że u tego lekarza jest lepiej, że nie czujesz się tam jak za karę, jak przychodzisz na to NFZ. I no jest to przykre i zwłaszcza dla właśnie małych biznesów, bo tam rekiny sobie poradzą, ale tak jak mówisz, ktoś zaczyna, no masz 2 lata, żeby rozkręcić tą firmę, żeby mieć na ten ZUS duży. No i to nie jest jakoś super dużo moim zdaniem, żeby aż, zwłaszcza, że podnoszą go co roku, nie? No właśnie, tylko to. No tak, chociaż żeby to stanęło w miejscu przez jeden rok. Tak. A i ciężko jest być przedsiębiorcą fotograficznym w Polsce. Dobra, wracając do tematu, gdzie ja to byłem? Tak, sztuczna inteligencja. No tu jestem akurat. Może ona nam pomoże zoptymalizować podatki jeszcze. Trzeba wykorzystywać. Co decyduje o tym, że zdjęcie jest dobre? Emocje, światło i kolor. Czy podchodzisz bardzo rygorystycznie do swoich zdjęć, sama powiedziałaś, więc zastanawiam się, czy też, no bo nie robisz chyba dużo, w sensie, bo powiedziałaś, że bardzo długo ustawiasz daną modelkę, więc podejrzewam, że nie powstaje tych fotografii bardzo dużo. Z reguły na etapie już na wizjerze aparatu widzisz, mam to, czy musi to jednak przejść też postprodukcję, ten cały proces, wyjść na to płótno i wtedy dopiero dobra, udało mi się. Nie no, myślę, że wiele fotografii akurat jeszcze w puszce, nie? Też, co mnie nieraz zaskakuje, że jak robię to zdjęcie, to nawet jak przychodzą ludzie akurat do mnie na warsztaty i ja pokazuję wszystko i tak dalej, cykamy foty i te osoby są zaskoczone, że już jest dobre zdjęcie. Bo ja uważam, że w ogóle trzeba zrobić naprawdę porządnie to jakby tą podstawę, żeby móc dalej działać, więc tak, staram się, żeby to już było gotowe na etapie aparatu. Ta emocja,
to ustawienie ciała. Nie, że będę przeklejać, nie wiem, twarz z tego, oczy z tamtego, wiesz o co chodzi, ręka jeszcze z innego, nie. To musi być już konkretne jedno zdjęcie, które jest fajne. Wspomnieliśmy też o tej fotografii, która staje się zawodem, fotografujemy komercyjnie, tak jest też przecież u ciebie. No i wtedy zawsze pojawia się trochę to zagrożenie, że ta fotografia może przestawać troszkę sprawiać przyjemności, zwłaszcza jak masz konieczność tego, żeby się utrzymać z tego. Jak z tym jest u ciebie? Czy jednak czerpiesz z tego zawsze taką frajdę? Czy gdzieś pojawił się czasem kryzys, jakaś myśl, a może z tym skończyć, może zrobić coś innego? Czy jednak... No, powiem szczerze, że dosyć często mam okay. taki kryzys. Szczególnie jak widzę, ile trzeba podatku zapłacić. Sorry, no, znowu polityka. No taka prawda. Ale też właściwie, wiesz, jest tak, że jeżeli klient daje mi wolną rękę, to jest mega. Ale jeżeli klient od początku ma swoją jakąś własną wizję i wiem, że po prostu nie pasuje on, jego twarz, jego aparycja do tego konkretnego ujęcia, no to jest ciężko. Bardzo ciężko. Miałam też taką sytuację, że pani chciała wyglądać dosłownie jak modelka, a jednak była po porodzie i wiadomo, że nie wszystko się da zrobić w Photoshopie. I już w pewnym momencie mówiła mi nawet, że przepraszam, ale to nie będzie pani. Jak się to... Jak się, pani tak jaki nie był finał? No powiem, że ona nie była do końca zadowolona, ale wiesz co... Są pewne granice, nie? Jestem fotografem, nie grafikiem. No, zdecydowanie. I ja wiem, że można wyszczupić kogoś, no ale o tyle rozmiarów, gdzie pani naprawdę dobrze wyglądała tak, jak wyglądała. Rozumiesz, o co chodzi? Spróbowała z siebie po prostu zrobić zupełnie inną osobę. No nie. Miała po prostu dużo kompleksów. Okej. Okay. No to... Myślisz, że jakby... A była piękna. Tylko tego nie widziała, wiesz o co? No ja rozumiem, nie? Ale myślisz, że jakby rozsądniej byłoby gdzieś, no nie wiem, czy odmówić, czy nie odmówić, czy jej powiedzieć, że hej, no nie wiem nawet jak, czy jest jakieś rozsądniejsze wyjście, czy lepiej zrobić robotę, no i zakończyć temat? Już temat akurat powstał dopiero po tym, jak zaczęłam obrabiać zdjęcia. A, okej. Okay. No to inna sprawa. Bo ujęcie było całkiem znośne, jakby ładnie wyglądała, gdyby została w ten sposób, jak tam wyglądała. Jednak nie chciała i no, przesadnie chciała siebie wyszczuplić, wręcz do anoreksji, a po prostu wiesz, tak, to było przesadne. Ja nie, w ogóle sama nie jestem jakaś szczupła i uważam, że kobiece kształty też są fajne i tak dalej. Ona naprawdę przesadziła. Okej. Okay. No ale niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nie miał gdzieś trudniejszego klienta. No bo to takie rzeczy też uczą w sumie, nie? Tak zawsze wychodzę, jak już ochłonę później, jak już przestanę być czerwony i lecieć mi dym z uszu po takim kliencie, to zazwyczaj mam, okej, to była cenna lekcja jednak, nie? Dopisuję się każdą kolejną cenną lekcję do umowy. To prawda. Taka rada. Jeżeli chcesz mieć dobre paznokcie, przyjdź z dobrymi paznokciami, nie? Fotograf nie robi makijażu w postprodukcji, bo wiele osób w ogóle wychodzi z założenia, że skoro ja takie robię zdjęcia, to ja też pomaluję osobę od razu w Photoshopie. No tak. A nie? Bez przesady. Tak. Że one nie muszą zrobić sobie nawet makijażu, nie układać włosów. Przecież ja wszystko zrobię. No właśnie, a jak nie, to sztuczna inteligencja. Tak. No tak, ten Photoshop to przyjął takiego, przyjął właśnie rolę często u ludzi makijażystki, wizażystki. To samo? Makijażystka i wizerzystka? Chyba tak, przepraszam. Pedykiurzystki i tak myślę, dalej. Że... Podologa. Wszystkiego, tak. A to jest irytujące, jeżeli to klient się nie przygotowuje, więc zawsze też piszę, że bardzo proszę dobrze się przygotować, zrobić mocniejszy makijaż, bo jednak on jest potrzebny. Bo aparat, tak jak sam mówisz też, że trochę spłaszcza, tak? Mhm. Więc i też wydobywa wszystkie... możliwe zmarszczki, pory i w ogóle. Więc no fajnie jednak zrobić tą przysłowiową tapetę na twarzy, jeżeli jesteś starszą osobą, tak? Starszą kobietą. Albo po prostu kobietą, która chciałaby mieć fajne zdjęcie takie z make-upem. Bo no oczywiście dzieci to w ogóle jest inna zasada, one mają nieraz tak idealną skórę, że prawie nic nie trzeba robić. Ale potwierdzam, że problematyczni klienci to zawsze update umowy.
jest prawda. Wspomniałaś też, że jest niewiele fotografów dziecięcych w Polsce. Miałaś na myśli Polskę czy świat? Chodzi mi o konkretną fineartową dziecięcą fotografię. Okej. Okay. Znaczy teraz jest więcej, ale jeszcze w 2019 roku nie było ich dużo. Mhm. Ja wtedy właściwie robiłam dużo, dużo zdjęć i było więcej na świecie niż w Polsce. Teraz jest ich coraz więcej z racji tych warsztatów, tak? Uczymy się, to zaczęło być modne i tak dalej. Więc teraz już widzę jakby, że jest o wiele, wiele więcej. Mm. Jeżeli chodzi o fine art, bo jeżeli chodzi ogólnie o fotografię dziecięcą, no to jest zawsze, że tak powiem, konkurencja, ale ja nie chcę z nikim konkurować. Nie widzę w nikim jakiegoś takiego mocnego zagrożenia. Po prostu podchodzę do tego, że każdy ma swój styl, każdy ma swoją wizję i nawet jeżeli ja robię w podobnym stylu, to widzę inaczej człowieka. Widzę inaczej miejsce, na które idę. Chodzi mi nawet o to, że załóżmy, jesteś fotografem ślubnym, no robisz w kościele. Często ten kościół jest u innego fotografa, ale twoje zdjęcia są na pewno inne, nie? Mimo, że to jest ten sam kościół. No pewnie. Więc o to chodzi mi, że właściwie nawet to samo dziecko u mnie wygląda, ta sama modelka inaczej niż u innych. A możesz w takim razie wymienić fotografów, których sobie cenisz, którzy cię inspirują? No już możemy popłynąć też zagranicznymi. All right. Wiesz, że w ogóle najbardziej mnie inspirują też polscy fotografowie. Mhm. Tutaj wspomnę o Marioli Gleitzer, o Słowińskich. Maja Kupidura też ma fajne prace. Chyba kojarzysz. Nie? Jeszcze raz? Jak nie usłyszałem nazwiska? Kupidura. Monika Serek oczywiście. Mhm. A z tych zagranicznych to może nie będę wymieniać, bo może coś przekręcę z nazwiskiem. Okej. Okay. No to z tych wymienionych to tylko Monika była u mnie. Może to czas nadrobić. No to widzisz, już masz kolejny materiał. No tak, no dlatego pytam, bo zapiszę sobie i wiesz. No nie kończą się ci fotografowie, muszę przyznać, tyle to już... Osia, jakbym ci tak miał w tym momencie okroić mocno sprzęt. Na przykład powiedziałbym, dobra, zawieź sobie coś na szyję, jeszcze możesz wyjść i więcej nie możesz brać. Sobie zostawię, oprócz aparatu oczywiście. Oprócz aparatu i obiektywu? No nie, obiektyw właśnie bardziej, no obiektyw możesz wziąć pod uwagę, co byś sobie wzięła, no bo chyba, że masz jeden tylko, to masz ułatwioną zadanie. Znaczy ogólnie pracuję na 85 najczęściej i bym ją wzięła, bo ona jest taka dla mnie neutralna do wszystkiego. Co? Naprawdę nie wiem, co. Szczerze mówiąc, to mogłabym wyjść samym aparatem. Mm-hmm. Bo światło też nie jest mi potrzebne, bo mogę zawsze postawić człowieka przy oknie, tak? I wtedy też jest ładne światło. Mm-hmm. Chyba nie mam takiej rzeczy, bez której bym nie przeżyła. Ale może to... ewentualnie blenda do odbicia oczu. Z drugiej strony. Takiej kontry. To jest też zawsze, lubię właśnie to w tej fotografii, że wszyscy są tak różni, bo ja na przykład do 85 się całe życie nie mogę przekonać. No nie cierpię po prostu, znaczy może nie cierpię, ale no nie umiem, mam i to jest najrzadziej coś, co w ogóle zakładam. Z kolei 50 dla mnie jest takim moim okiem w zasadzie, że wiem, że z nią wszystko zrobię. I to jest właśnie fajne i to też pokazuje, że nie ma się co fiksować na dany sprzęt, nie? Bo tak nam się czasem wydaje, że zobaczymy jakiegoś swojego idola, o, on ma takiego 50 mm używa, no to ja też muszę, a potem okazuje się, że tam w ogóle nie siada coś takiego, nie? Przerabiałaś coś takiego? Właśnie, tak. Jak zaczynałam, to oczywiście kupiłam sobie 35, 50 i 24-70, bo to były najbardziej polecane te aparaty, boże, obiektywy. Obiektywy, bo myślałam o zdjęciach noworodkowych, rodziny. Przyznam szczerze, że z tych trzech obiektywów używałam tylko 50 najczęściej. Troszkę rzadziej 35, a 24-70 rzuciłam w kąt. No. I tak. To była droga Nikora wtedy. I powiem szczerze, że do tej pory nie wiem, co ludzie widzą w tym obiektywie. Przepraszam. On dalej leży. Nie wiem, może moje dzieci będą na tym pracować, bo mi jest ciężko w ogóle pozbyć się jakiegokolwiek sprzętu. Nie wiem, czy masz to coś?
Okej. Nie, ja się bardzo łatwo pozbywam właśnie. Ja nie mogę. Mam jakiś ten niewolnikiem. Sentyment czy co? Wiesz co, ogólnie też ja sama dostałam po moim ojcu Zenita z obiektywami i na tym też sobie tak ćwiczyłam, więc myślę, że to jest fajna taka pamiątka przekazywana, wiesz, z rodzica na dziecko i mam nadzieję. Zresztą te aparaty, jakbym chciała sprzedawać, to byłyby marne grosze w stosunku do tego, co ja kupiłam, tak, wcześniej. Mhm. Więc tak nawet na zasady, wiesz, żeby poćwiczyć, mam nadzieję, że któryś z moich dzieci to przejmie. No, pewnie. Czemu nie? Chyba, że już będziemy robić oczami zdjęcia, wtedy po prostu będziemy mieć chipy w oczach i bam. Ale wiesz co, no zobaczmy, mamy już taką technologię, tak? Super rozwiniętą, nawet w komórkach, a i tak sięgamy po analogii. To jest prawda, że jakby ja... Tak, analogia, dalej analog się broni, to jest prawda i właśnie wydaje mi się, wiesz, właśnie, że gdzieś w ludzkości będą cały czas takie aspekty, że jakby no można byłoby dużo odnaleźć pewnie, no też się maluje się dalej pędzlem i farbami, nie? Pewnie są jakieś wymyślone nowe technologie, a też pewnie sięga się po jakieś bardzo płótna, które zostały gdzieś wymyślone. No i tak sobie teraz jakby co toś mnie, wiesz, sprowadzić na siebie, bo ja tak nie wiem, nie mam pojęcia o tym. Ale dużo myślę, że można odnaleźć, nie wiem, choćby w gotowaniu na przykład, nie? Jakby też dalej jakby najbardziej bronią się tradycyjne przepisy. No ale to i tak człowiek musi chyba przejść przez to sam, mam wrażenie, przez to wszystko poeksperymentować sobie, co dla niego, co nie, więc my sobie możemy tu w podcaście gadać, a słuchacze zrobią swoje. Gosia, dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Też dziękuję. Fajnie, że się udało. I trzymam kciuki, żeby ZUS z któregoś roku staniał w końcu. Dzięki. Ja w ogóle, wiesz, nie będę nic mówić. Jeszcze myślę o tej emeryturze, żeby chociaż była emerytura z tego ZUS-u. Dobrze. No ja myślę, że nie będzie, ale bądźmy dobrej myśli. No, chociaż... To się okaże. Dobrze, to też dziękuję.